Dzień dobry, witajcie. Dzień z ekonomią na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jak zawsze tego dnia dużo się dzieje na terenie naszego miasteczka, ale oczywiście przede wszystkim dużo się dzieje na Wydziale Nauk Ekonomicznych. I jak zawsze tego dnia nie może zabraknąć spotkań z bardzo ciekawymi osobami, którzy już są razem z nami, które są już razem z nami. Mam nadzieję, że te najbliższe minuty spędzone razem z nami będą bardzo ciekawe, bo tematy, które poruszymy, mam nadzieję, że każdego z Was zainteresują. I mało tego, zaprosicie także swoich znajomych do tego, żeby przyłączyli się, żeby przejrzeć, obejrzeć tą właśnie dyskusję. Razem ze mną dzisiaj Agnieszka Rosolińska, Mariusz Rychcik i Michał Ćwiekowski. Witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. I zanim zdradzę, jaki będzie pierwszy temat naszego spotkania, naszej rozmowy, to poproszę Agnieszkę, żeby się przedstawiła, co robi na co dzień i jaki ma związek z Wydziałem Nauk Ekonomicznych. Dzień dobry, witajcie. Agnieszka Rosolińska, jestem, można powiedzieć, pracuję z biznesem, po prostu szeroko rozumianym biznesem, z przedsiębiorcami, małymi, większymi, w ramach struktur kancelarii prawno-podatkowej, którą mam przyjemność prowadzić, współprowadzić, a także mam przyjemność prowadzić sieć biur nieruchomości, które są zlokalizowane w ponad 50 miastach aktualnie w Polsce, ponad 65 placówek, więc problemów, trudności bardzo dużo, podobnie wyzwań i przyjemności bardzo wiele, natomiast rzeczywiście chyba ta przestrzeń przedsiębiorcza daje nam tutaj dzisiaj największe wyzwanie, pewnie dlatego się tu dzisiaj spotykamy, a mój link z UWM-em to przyjemność zasiadania w Radzie Programowej Wydziału Nauk Ekonomicznych i oczywiście Akademia Biznesu, z którą jestem związana od pierwszej edycji, prowadzimy z bardzo fajnym zespołem ekonomistów i praktyków zarządzania młodych przedsiębiorców na ich pierwszych stepach aktywności zawodowej. Agnieszka Rosolińska, teraz Mariusz. Mariusz Rychcik. Wszystko się zgadza. Cześć, witajcie, dzień dobry. Nas łączy początek, eko. Ekonomia to nie tylko część ta finansowa i to, co jest jakby dla każdego ważne, to, co w portfelu, ale również ta część, która dotyczy nas wszystkich, tego naszego stylu życia, tego, co się dzieje. Od wielu lat zajmuję się ekologią. Obecnie zarządzam spółką komunalną, Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi, która pomaga zagospodarować wszystko to, co to już jest niepotrzebne. Próbujemy odzyskać jak najwięcej, bo wiemy, że jest to ważne, ale myślę, że bez Waszej pomocy, bez pomocy nas wszystkich i zmiany stylu życia będzie to trudne, więc liczę na to, że Wydział Nauk Ekonomicznych oprócz tego, że będzie uczył o ekonomii, to też pomyśli o tej części eko. Dobrze, a Twój związek z WNE? Współpracujemy, mamy wspólnych znajomych, którzy pomagają nam zarządzać firmą, Rada Nadzorcza, Rada Programowa, więc myślę, że Wydział Nauk Ekonomicznych w naszym życiu i spółki, i moim jest dosyć mocny. Dziękuję Ci bardzo i jeszcze jedna osoba do przedstawienia, już się nie może doczekać, żeby opowiedzieć o sobie. Michał Ćwiekowski. Tak, dzień dobry, cześć. Ja mam przyjemność prowadzić oddział do spraw korporacyjnych Banku ING w Olsztynie. Jestem od 6 lat dyrektorem tego oddziału. 11 lat temu zacząłem przygodę z bankowością od stażu, będąc studentem naszego Uniwersytetu Wydziału Nauk Ekonomicznych. I tak któregoś razu pojawiła się właśnie szansa jeszcze na studiach zacząć. Jestem tam do dziś. Mój związek z wydziałem to Rada Patronacka. Też jest kilka projektów, gdzie się razem angażujemy. Staramy się uczestniczyć w życiu wydziału. Organizujemy staże. Trochę staram się, patrząc, jaką drogę przeszedłem, też inspirować młode osoby, że warto może na studiach postawić na staż i robić już coś wtedy. Czyli z tego wynika, że moi goście nie mogą się rozstać z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i bardzo się cieszymy z tego powodu. Ja też się nie mogę rozstać, bo jestem dobrym duchem tego właśnie wydziału, Andrzej Brzozowski. No dobrze, moi drodzy, funkcjonowanie w warunkach kryzysu, szansa czy zagrożenie, i o tym będziemy mówić przez najbliższe minuty. I tak pomyślałem sobie, bo Michał, jak powiedziałeś ING, to ja od razu powiem, że ja mam kredyt u Ciebie. I co mam zrobić teraz, powiedz?
No tak, to jest na pewno, to ja też może jeszcze powiem, bo ja mam przyjemność kierować oddziałem do spraw korporacyjnych i myślę, że to dla sporej części naszego społeczeństwa bank kojarzy się z bankowością indywidualną, z kredytem hipotecznym, z lokatą. My się zajmujemy obsługą firm, przedsiębiorstw na pełnej księgowości i to gdzieś wyznacza naszą specyfikę. Jeśli chodzi o kredyt, to no, wiemy, co się dzisiaj dzieje. Jesteśmy w historycznie agresywnym cyklu podwyżek stóp procentowych. Wszyscy wiemy, że on się jeszcze nie skończył. Oczywiście, jeśli chcemy wziąć kredyt, który ma służyć młodym osobom w celu zakupienia pierwszej nieruchomości, to dobry kredyt uważam, że zawsze jest czas, żeby wziąć. Ważne, żeby te decyzje były przemyślane, żebyśmy też jak gdyby mierzyli siły na zamiary. I myślę, że na to zawsze jest czas. Oczywiście warto dzisiaj pomyśleć o stałej stopie procentowej. My jako Polska mamy bardzo niski odsetek kredytów zabezpieczonych na stałej stopie procentowej. Dziś, patrząc, jak bardzo dynamicznie rośnie stawka WIBOR, coraz więcej osób i raz, że myśli o tych kredytach i się na nie decyduje, jak również zmienia obecne oprocentowanie zmienne na kredyty ze stałą stopą. Także jeśli masz kredyt, to dobrze, bo to jest pewnie tak jak spora część naszego społeczeństwa. Ja również mam i to nie jeden. No i spłacam. I chyba to jest najlepsze, co można powiedzieć. Czyli nie boimy się kredytów, już kończąc ten temat? Nie, myślę, że nie. Kredytów się nie boimy, nie możemy się ich bać. Ważne, żeby one były brane, zaciągane rozsądnie i służyły celom, które na przykład mieszkaniowym, a to jest cel zawsze niezbędny, tak? Funkcjonowanie w czasach pandemii, czy funkcjonowanie w obecnych czasach, kiedy mamy inwazję Rosji na Ukrainę, to oczywiście wyzwania dla przedsiębiorców i nie tylko, ale skupmy się na tym czasie pandemii. Przecież jak to wpłynęło na to wszystko, co się działo wokół Was, Agnieszka? Na pewno spowodowało na początku przepraszam, dużą niepewność i taką destabilizację rzeczywiście funkcjonowania. Jeżeli mówimy o takim podwórku małych przedsiębiorców, to wręcz panikę. Pamiętamy przełom marca, kwietnia, kiedy wszystko stanęło. Mieliśmy pierwsze 2 miesiące takiego totalnego lockdownu i wyhamowania działalności. Z taką decyzją wśród wielu, powiedziałabym, pochopną o zawieszaniu, zwalnianiu pracowników. Może dzisiaj to możemy to ocenić z perspektywy czasu, oczywiście spóźnionych bądź nie decyzji wsparcia działalności. Natomiast jakoś te firmy już w strukturach tej pandemii, bo cały czas jeszcze śródpandemicznie funkcjonujemy, się odnalazły. Znalazły bardzo często, były zmuszone tak naprawdę zacząć bardzo świadomie zarządzać po prostu firmą. Więc ja, szczerze mówiąc, już teraz z perspektywy czasu, już półtora roku praktycznie tak funkcjonujemy, 2 lata zaraz będzie nas dobiegało. Raczej upatruję to, i może to jest coś, co jest troszeczkę takie niepopularne dzisiaj, jako szansę dla wielu firm. Tak naprawdę niektóre firmy musiały się po prostu jeszcze bardziej zmobilizować, jeszcze lepiej policzyć, jeszcze bardziej świadome decyzje podjąć, nawet jeżeli chodzi o koszty, na które się decydują, trochę zdywersyfikować źródła przychodów. I o ile obiektywnie były branże bardzo zagrożone, tak, gastronomia, transport, logistyka, także kwestia biur nieruchomości, które miały trudności na początku duże, odnosząc się już tutaj do mojego takiego najbliższego podwórka, to powiem szczerze, że dużo firm ze sprawnym zarządem dało radę przejść przez pandemię, odnajdując gdzieś tam jednak szansę dla siebie, żeby troszkę urosnąć. I ja mam dzisiaj takie obserwacje, że już te firmy całkiem już okrzepło, tak powiem, w tej nowej rzeczywistości. Ale to znaczy, że się już przyzwyczailiśmy? Z tego wynika, tak, Agnieszka? Taką mam obserwację, że trochę się chyba już przyzwyczailiśmy, tak naprawdę. Pandemia była, jest i będzie. To tylko kwestia tego, w jaki sposób reagujemy na pewne czynniki, bo nie na wszystkie mamy wpływ. I przedsiębiorcy ratowali siebie, bo wiele firm małych musiało podjąć bardzo
krytyczne decyzje w krótkim okresie czasu po to, żeby przetrwać, tak, i to bolało. Natomiast pandemia na pewno otworzyła przed nami możliwości, tak, bo nagle staliśmy się bardziej kreatywni, nagle staliśmy się bardziej otwarci. Pojawiły się możliwości i komunikacyjne, i interpersonalne, bo tak naprawdę każdy z nas musiał zdać sobie relacje, czy w sferze B2B, czy w sferze administracja, to tutaj mieliśmy jakby naprawdę duże pole do popisu i możliwości. Natomiast no, nikt nie ukrywa, że niestety padły łańcuchy dostaw, padły elementy związane z dostępnością wielu czynników. Usługi zostały też jakby powiązane od razu z rynkiem materiałowym, to też wpływa na koszty, tak, na prowadzonej działalności. Ale jakby z tych dobrych informacji jest to, że nagle odkrywamy Polskę, to, bo nawet z mojego podwórka, patrząc po roku pandemicznym, kiedy odcięto rynki zagraniczne, to nagle turystyka na Warmii i Mazurach nagle odżyła, tak, pojawił się złoty czas, wiele firm skorzystało, bo raz wsparcie to na pewno pomogło, bo ten sektor też był bardzo wrażliwy, a dwa, pojawili się turyści, tak, indywidualni, grupowi, i to zaczyna żyć, tak, i być może to jest szansa też dla nas jako dla regionu, żeby wykorzystać nasz potencjał, który do tej pory był uśpiony, bo w ogóle marketingowo nie był prezentowany, nie był pokazywany, nie mieliśmy pomysłu być może jeszcze takiego fajnego. A w tej chwili się okazuje, że mamy bardzo duże możliwości, mamy bardzo dużą bazę, korzystajmy. Czyli z tego wynika, słuchajcie, są plusy i minusy, co? Tego wszystkiego, co się działo w ciągu tych ostatnich dwóch lat. Więcej plusów, minusów? To pewnie zależy, kogo zapytamy, ale ja patrząc przez pryzmat firm, to faktycznie te pierwsze tygodnie wszyscy nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, tak? I byliśmy mocno zasypywani informacjami. W którymś momencie okazało się, że faktycznie jesteśmy w stanie funkcjonować. I jak się okazało, to wiele firm wyszło nie tyle z tarczą, co pokazało rekordowe wyniki. To wynika między innymi z tego, że w otoczeniu, w działaniu pod silną presją była motywacja do tego, żeby podjąć działania, na które wcześniej albo nie było czasu, albo nie było wystarczająco dużo motywacji. Czyli przyjrzeliśmy się wszystkim kosztom, oceniliśmy politykę magazynową, i tam, gdzie można było jeszcze coś zaoszczędzić, to wiele firm to zrobiło. To, co tutaj Agnieszka powiedziała, tak? Kwestie analizy, tak? od kogo kupuje, komu sprzedaje i za ile. Później, w następnych po kilku miesiącach, okazało się, że pojawił się bardzo duży popyt, który spowodował, że w Twojej branży również, w branży nieruchomości, że polskie fabryki nie nadążały z produkcją. Słynne do dziś historie z samochodami. Wszyscy wiemy, ile dzisiaj się czeka na nowe samochody. Także na pewno są firmy, które przeszły bardzo trudną drogę, tak? I tu powiedzieliśmy o branży eventowej, o branży targowej, ale bardzo dużo firm, myślę, że się obroniło i wręcz wzmocniło się w ostatnich dwóch latach. Ale wiecie, ja mam też takie spostrzeżenie, że my chyba wszyscy troszeczkę się obudziliśmy, bo żyliśmy, to się wszystko fajnie toczyło wokół nas i raptownie strzał, mamy pandemię, no i zaczyna się dziać coś nowego. Może był potrzebny taki strzał, ja nie mówię, że potrzebny, oczywiście był koronawirus i COVID-19, ale takie troszeczkę przebudzenie nasze? Ja chyba się pod tym podpiszę, bo to jest de facto nawiązanie do tego, o czym mówiłam wcześniej. Pracuję bardzo dużo z przedsiębiorcami, ponad 20 lat już, i tak naprawdę ostatnie dwa lata to są takie rozmowy, dobrze to określiłeś, taka pobudka trochę, pobudka rynkowa, pobudka osobista, taki, powiedziałam, inwentaryzacja, tak jak dobrą firmę ustawia się i powinno się ustawiać od bardzo dobrej inwentaryzacji de facto zasobów, czyli tego, czym mamy, zanim zaczniemy startować, to bardzo często w perspektywie dobrego rynku się po prostu jakoś dzieje. Mamy trochę finansów, mamy, że tak powiem, głowę na karku, więc jesteśmy w stanie przy sprzyjających warunkach rynkowych biznes mniej bądź lepiej poprowadzić.
się skutecznie. Natomiast to, o czym mówił też Michał, nawet przeglądając dokumenty finansowo-księgowe firm, przedsiębiorcy, mam wrażenie, też się trochę bardziej nauczyli swoich biznesów, bo musieli, po prostu byli do tego zmuszeni. I dzisiaj wykorzystują tą wiedzę, ci, którzy dobrze wykorzystali ten moment, z nawiązką. Oczywiście nie możemy tutaj gloryfikować pandemii, tak jak słusznie zauważyłeś, czy wskazywać, że to już tak zupełnie nic się nie wydarzyło. Myślę, że to tylko pokazuje, że musimy dopuszczać bardzo różne scenariusze. I ja to zawsze mówię moim przedsiębiorcom czy współpracownikom, że trzeba zawsze mieć plan B. I powiem szczerze, że o ile aktualnie nie C czy D, ale plan B co najmniej, który ustawia nas w nieco innej perspektywie, to jest bardzo dobry plan na przyszłość. I dobre podstawy na Wydziale Zarządzania albo Ekonomii. Generalnie to początek to jest człowiek. Jak zainwestujemy w człowieka, to potem reszta jakby dużo prościej przychodzi. Pandemia, powoli zapominamy już o niej, ale no, mamy inwazję Rosji na Ukrainę. No i kolejne wyzwanie, które się pojawiło. Szczerze mówiąc, też nikt na to nie był do końca przygotowany. Mariusz? Nie byłem przygotowany, na pewno. To jakby, myślę, że jakby danych wywiadowczych nie mieliśmy wszyscy. Niektóre państwa też były zaskoczone tym, że jednak taki ruch nastąpił. No, ma skutki globalne, to nie jest jakby tylko potyczka gdzieś na granicy małych tam państw, chociaż no tak trochę hipokrytycznie, taką hipokryzję bądź bardziej w tym kierunku idąc, o zasoby będą wojny niestety coraz większe, bo ja to traktuję po prostu tutaj konflikt tylko i wyłącznie ekonomiczny, nie ma tam przesłanek żadnych takich narodowościowych, tak to odbieram. Jest to potężne, Ukraina jest potężnym rynkiem, tak? To jest bardzo duży partner gospodarczy, producent posiadający ogromne zasoby właśnie w tym rejonie, który teraz jest jakby odbijany, tak? czy pozyskiwany, więc myślę, że wojna jest typowo o zasoby i to jakby pokazuje, co nas czeka. Będziemy walczyli o wodę, będziemy walczyli o zasoby, te zasoby się kurczą i po prostu to jest jakby potężne wyzwanie. Pokazuje, że albo podejdziemy do tego globalnie i będziemy jakoś odpowiedzialni, albo będziemy narażeni na to, że pojedyncze kraje będą w tej chwili toczyły walkę, tak jak jest od wielu lat w Afryce o studnie, tak jak jest w Ameryce Południowej, też to te konflikty były, są. No, Europa do tej pory miała duże szczęście, bo przez wiele lat nie było takich zagrożeń, niebezpieczeństwa. Skutki na co dzień, nawet w Olsztynie, tak? No, wiele firm straciło pracowników, wiele robót stanęło, przeciągnie się to wszystko w czasie. Zagrożenia terminowości, dostawy ród, różnych surowców, które były z Ukrainy, produktów gotowych, tak? To jest jakby potężne. Tak samo rynek energetyczny, biomasa z Białorusi, pośredni kraj, który też wziął udział w tym konflikcie, a też jest bezpośrednio związany z tym, co się dzieje na rynku naszym, tak? Energetyki. No, mamy wiele czynników, które w międzyczasie, no to przekleństwo chińskie niestety cały czas jest aktualne i nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o te ciekawe czasy. Mariusz, a czego jeszcze przedsiębiorcy mogą się spodziewać w ciągu tych najbliższych tygodni, miesięcy, albo na co jeszcze się muszą przygotować? Nie chcę, żebyś wróżył oczywiście, ale tak jakbyś mógł fachowo powiedzieć. To myślę, że nie ma chyba takiej osoby, która byłaby dziś w stanie powiedzieć, co się zadzieje w najbliższych miesiącach. Widzimy, że w ciągu jednego, dwóch dni może się sytuacja diametralnie zmienić. Na pewno, jeśli chodzi o wojnę, to jednak te 30 parę dni, początek był przerażający dla nas wszystkich chyba, tak? I tu powiedzieliśmy, że to jest pierwszy konflikt od wielu, wielu lat, który mamy bezpośrednio w Europie, my przy swojej granicy. Pierwsze dni były bardzo trudne dla nas wszystkich. Dziś może nie to, że się oswoiliśmy, ale wszyscy nauczyliśmy się funkcjonować w obliczu tego konfliktu. Oczywiście każdy w jakiś sposób wspiera i angażuje się w tą sytuację. Na pewno to, co widać, to już przez ostatnie dwa lata był potężny problem w niektórych branżach z surowcami, z cenami tych surowców. I tak jak ktoś
nie wiem, ktoś rok temu budował dom, to wydawało mu się, że stal kupuje już tak drogo i że to po prostu jest ogromne nieszczęście. Dziś jak ktoś buduje dom, to cena tej stali jest jeszcze wyższa, praktycznie o 100% niż przy tych rok temu rekordach. Czyli surowce i na pewno tutaj będzie trudno przewidzieć ceny tych surowców. Surowce energetyczne, ale również drewno. My też jako region mocno w obróbce drewna jesteśmy obecni. Wielu naszych przedsiębiorców pracuje z tym surowcem. No i widzimy dziś już, jakie są problemy i wyzwania, tym bardziej, tak jak powiedziałeś, Mariusz, dużo tego surowca było pozyskiwanych z kierunków wschodnich, ale również wspomniana przeze mnie stal, gdzie Ukraina była i jest, była potentatem w dostawie stali, jak również ceny żywności. To też nie można zapomnieć o tym, że Ukraina od dawna jest uznawana za spichlerz. Ma bardzo korzystne uwarunkowania geologiczne i jest ogromnym producentem żywności. I dziś konflikt w basenie Morza Czarnego sprawia, że w wielu krajach na świecie są obawy o wręcz przewidywania, że może to spowodować klęskę głodu. Dziś już pszenica osiąga rekordy i sprowadzając to do przedsiębiorców, bardzo trudno będzie przewidywać najbliższe tygodnie, ale przedsiębiorcy też się nauczyli funkcjonować w takiej sytuacji, w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku i cen. Ale myślę, że się nie ośmielę prognozować, co będzie za 3 czy 6 miesięcy. Oby konflikt na Ukrainie się zakończył albo w jakiś sposób się sytuacja ustabilizowała, no to wtedy uważam, że i sytuacja gospodarcza Polski, Europy, jak również naszych przedsiębiorców się poprawi. Ceny rosną i ja tutaj podam taki przykład trochę prywatny teraz, kupując rano dzisiaj bułki na cały tydzień, nie dla siebie oczywiście, ale dla rodziny, płaciłem do tej pory 10 zł, a dzisiaj zapłaciłem 15 zł, więc posłuchajcie, 5 zł drożej. I to dzisiaj były te właśnie podwyżki. Dobrze, a jeżeli chodzi o pracowników, bo Mariuszka wspomniałeś, tak, że tutaj pracownicy nam, jak to się, wyjechali, pracownicy z Ukrainy, ale też dużo osób przyjechało i Agnieszka, myślisz, że to będzie też szansa tutaj dla naszych przedsiębiorców na to, żeby uzupełnić tutaj te luki, które do tej pory były w branżach już niektórych? Trochę jest, tak, zgadzam się, już trochę jest, już to obserwujemy. Obserwujemy to w wielu branżach, bo tak nam się gdzieś utarło, że ta pierwsza fala uchodźców jeszcze przy pierwszych konfliktach tak na dobrą sprawę zagospodarowała, można by powiedzieć, taki dosyć tendencyjne postrzeganie pracowników z Ukrainy. I dzisiaj jakby my jesteśmy przygotowani absolutnie, nasze przedsiębiorstwa, bo wiemy, jak się też mocno pomyliliśmy w ocenach, do tego, żeby przyjąć bardzo wysoko wyspecjalizowaną kadrę, szczególnie teraz. I to jest ogromne wyzwanie dla rynku, żeby te osoby odpowiednio przygotować, nie tylko językowo, bo czasami są przygotowane językowo, a czasem nawet nie ma takich potrzeb, bo już dzisiaj pracujemy w języku angielskim, nie ma problemu. Mamy lekarzy, mamy specjalistów, inżynierów, mamy prawników, przyjechali także naszego regionu, nie ukrywajmy, nie jest to najbardziej wymarzony region dla tych osób, one jednak chcą i szukają zatrudnienia w większych miastach, w większych ośrodkach, ale już znalazły w naszym regionie zatrudnienie osoby w branży medycznej z bardzo wysokimi kwalifikacjami. Jesteśmy aktualnie na etapie weryfikowania ich pozwoleń, wykonywania zawodów tutaj lokalnie. Tutaj specustawa przyszła nam w ostatnich dniach nieco z pomocą. I powiem szczerze, że rzeczywiście to, o czym mówisz, to na pewno przemoduluje rynek, bo wiemy, jaka duża rzesza uchodźców już trafiła tutaj. Natomiast zdecydowana większość osób, z którymi ja rozmawiam, bo także pomagam
pomagam w relokacji tej zawodowej i organizujemy się w strukturach rozmaitych agencji pośrednictwa pracy, to rzeczywiście są osoby, które deklarują, że jak tylko będzie bezpiecznie i będzie możliwość, wracają. W związku z tym on przymoduluje na chwilę, może zweryfikuje także kompetencje tutaj lokalne, może troszeczkę nas znowu zmobilizuje i naszych pracowników, na pewno przymoduluje rynek cen i kosztów zatrudnienia, to na pewno. Natomiast te osoby w dużej mierze, tak jak mówię, powtórzę się, deklarują powrót i życzmy im tego, żeby mogli wrócić do domu jak najszybciej. Teraz wasz ulubiony temat, podatki. Cisza nastąpiła. Chodzi o chaos w obszarze właśnie podatków, czyli to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich tygodni. Takie wasze podsumowanie chciałbym usłyszeć, nasi na pewno widzowie, słuchacze. Od kogo zaczniemy? Ja będę najkrótszy. Chwila ciszy. No dobrze, ale... Słuchajcie, najbardziej naturalnie czuję się też wywołana do odpowiedzi z racji tego, że rzeczywiście trochę tych przedsiębiorców w tym obszarze obsługujemy. I powiem szczerze, że tak jak określam te nasze, teraz już trzy, ale dwie największe niepewności, na których stoimy w ostatnich miesiącach i latach, czyli pandemia i Polski Ład, to dalej się podpisuje, szczególnie w świetle ostatnich wydarzeń. Mamy już zapowiedź, że od 1 lipca Nowy Ład znowu ulegnie zmianie i to dramatycznie. Mówię dramatycznie, ponieważ teoretycznie zapowiadane zmiany są in plus, natomiast jak one będą implikowały ze skutkiem od 1 stycznia 2022, to powiem tak, konia z rzędem, jak my to wszystko policzymy i rozliczymy, bo również jestem księgową. W związku z tym rzeczywiście ogromne zamieszanie, ogromna niepewność, ogromne przenoszenie ryzyka prowadzenia działalności na podmioty, które obsługują przedsiębiorców. Trochę umywanie rąk od niestabilnych też przepisów bez jakiegokolwiek orzecznictwa aktualnie jeszcze. Ja się pochyliłam nad tym zestawem 26 aktów prawnych, które zostały zmienione i przeczytałam Polski Ład. Odczarowując, nie jest to jedna ustawa, jest to zmiana w 26 albo i więcej różnych aktach prawnych. I to jest ogromne wyzwanie, żeby sobie z tym poradzić rzeczywiście dla pojedynczych przedsiębiorców, dla dużych firm. I tak jak dostaliśmy pierwszy ład praktycznie bez żadnego vacatio legis, bo to ten miesiąc praktycznie, który dostaliśmy w prezencie, żeby się zapoznać z tymi dokumentami, to był październik bodajże, koniec października, listopad, w grudniu żeśmy zaczęli się orientować, jakie to może mieć skutki, a największy płacz przedsiębiorców to był marzec tego roku, kiedy to pierwsze skutki w tej składce zdrowotnej i w innych obciążeniach de facto dotknął i realnie zobaczyliśmy, ile nam wpłynęło z portfela. I nie będzie lepiej, mimo zapowiadanych zmian obniżki podatków w pierwszym progu, jakaś tam rezygnacja z ulgi dla klasy średniej. Mówimy też o tym i mówi się w przestrzeni, że będą preferencyjne rozliczenia, wrócą pewne ulgi, które także w ramach konsultacji społecznych szeroko zgłaszaliśmy. Więc liczę na to, że trochę będzie łatwiej, natomiast w kontekście tego sprzątania bałaganu po Nowym Ładzie, to myślę, że długie, długie miesiące, zanim się tak naprawdę po tych perturbacjach wszyscy przedsiębiorcy uzyskają stabilizację, tak powiem. Michał, coś dodać jeszcze? Ja tak może krótko, bo na pewno biznes, nasi przedsiębiorcy są super, potrafią się odnaleźć w każdej sytuacji, ale biznes nie lubi zmian w podatkach, szczególnie tych takich nagłych, gwałtownych i zbyt częstych, a faktycznie ostatnie miesiące to jest spora liczba tych zmian. Na pewno przedsiębiorcy, to co też my widzimy, to wszystko skłania też do poszukiwania pomocy w wyspecjalizowanych firmach, które fachową wiedzę dostarczają i pomagają przejść przez te zmiany. I to jest też taki efekt, że tam, gdzie do tej pory firmy nie korzystały z tego typu usług, widać, że coraz więcej klientów czuje potrzebę konsultacji w tym zakresie, bo faktycznie materia jest trudna, a no i ten czas, tak, tych zmian na pewno nie pomaga. Czyli podsumowując, funkcjonowanie w warunkach kryzysu to zarówno i szansa, i zagrożenie. To czego wam powiedzieć, życzyć na te najbliższe dni, tygodnie, miesiące, patrząc na to, co się dzieje?
Dzisiaj to chyba spokoju po prostu. Po prostu spokoju takiego i międzynarodowego, bo chyba nie ma osoby, niezależnie przedsiębiorcy, nie przedsiębiorcy, który dzisiaj by sobie nie życzył po prostu pokoju i spokoju. Więc ja też należę absolutnie do tych osób, które potrzebują takiego komfortu wokół, żeby w ogóle normalnie funkcjonować jako człowiek, a myślę, że tutaj mamy dzisiaj taki duży dyskomfort tego poczucia bezpieczeństwa. I myślę, że o firmach dzisiaj myślimy gdzieś tam w drugiej kolejności. Czasami odwagi do decyzji, żeby jakby szybciej podejmować pewne rzeczy, bo jakby czekamy długo i potem jest za późno, więc odwagi też się przyda, oprócz tego spokoju i pokoju. Tak, na pewno patrząc na dramat, który się rozgrywa za naszą wschodnią granicą, to faktycznie życzmy sobie, żeby ta sytuacja się jak najszybciej ustabilizowała. Ostatnie 2 lata pokazały, że Polacy są w stanie dostosować się i do zmieniającego się otoczenia, także pewnie najbliższe tygodnie, miesiące mimo wszystko dostarczą nam wielu ciekawych zdarzeń, do których jestem przekonany dostosujemy się i sobie z nimi poradzimy. Ale tak, ten spokój i to jest coś, czego chyba wszyscy sobie życzą. I tego życzmy faktycznie nam wszystkim. Ale to jest chyba też takie fajne podsumowanie, że faktycznie potrafimy się dostosować do tego wszystkiego, co się dzieje. Ja trzymam też oczywiście kciuki za tych wszystkich, którzy decydują, którzy działają, którzy gdzieś tutaj obracają się, jeżeli chodzi o przedsiębiorców i nie tylko, żebyśmy mogli w normalnym oczywiście świecie funkcjonować dalej. Ja Wam dziękuję za to pierwsze spotkanie, no i widzimy się za kilkanaście minut. Dziękuję.